Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay. Witam was, moi drodzy, jestem Zygfryd Kuetes z Dark Souls. Jesteśmy w katakumbach, w miejscu, gdzie ostatnio zabiliśmy bossa. Dokładniej dlatego, że okazuje się, że jest druga część katakumb, o której nie wiedziałem. Tu jest drabina, wcześniej nie zauważyłem kompletnie, więc tędy pójdziemy. Ale może mały jeszcze komentarz na temat tego, co było w ostatnim odcinku, mianowicie tego bossa. Uważam, że ten boss drzewa był najdurniejszym bossem, jakiego spotkałem, odkąd gram w Dark Souls. Naprawdę, dużo przeciwników było. Skrót na wprost, aha. Kurde, ciemno tu, jak nie wiem, jaki skrót. Dobra, gdzieś idę. W ogóle powiem wam, że gdyby nie poradnik internetowy, w którym... znaczy, gdyby poradnik, filmik w internecie... Wow. Nie, tu miałem iść? Widocznie jest jakiś... A, nie wziąłem sobie latary, tej światła, zaklęcia, trudno się mówi. Gdyby nie jakiś poradnik internetowy, który to powiedział, którym sobie sprawdziłem, że mam wyskoczyć na tą taką gałąź na dole i załatwić tego przeklętego drzewo, nie wiem, leże, jak to się nazywało, leże, tak w ogóle śmieszna nazwa, łóżko po prostu, albo łoże to było, a nie leże, też co ja gadam, o łoże, łoże chaosu, to przyznam, że sam bym chyba nie wpadł na to, jak załatwić to łoże chaosu. Kurde bele, trzeba było... Jakbym wiedział, że już tutaj będzie tak ciemno, to bym sobie załatwił wcześniej to światło, a tak to co? Będę teraz łazić z nadzieją, że teraz nie wpadnę w ciemność. Ale tam coś minąłem, jak tam wejść? O, tu jest przepaść. No dobra, nie, olać sam to nie wiem. Nie będę się na razie przejmował. Mam nadzieję, że teraz znajdę jakieś ognisko, które pozwoli mi... O! To pierdziele, mam zawał, nie dostałem. Które pozwoli mi... O, tu coś idzie. Widzę oczka. O panie, co ty mi tutaj? Trzeba było tarczę jednak się uzbroić, to przynajmniej miał mniej problemów. No trudno się mówi. No ale o czym to ja? O bosie powiedziałem. O, tu jest przepaść. Ja tam mogę skoczyć? O, coś we mnie strzela? Czy mi się wydaje? Ja pierdzielę. Tu są jakieś rzeczy, jakieś kości, nie mam pojęcia gdzie iść. Kurde, no... Nie mam pojęcia skąd do mnie strzelają przede wszystkim. Tam w ogóle minąłem jakieś to... Aha, nie, to jest jakieś jaskinie tutaj. Spróbujemy tam skoczyć. To jest co najmniej głupi pomysł. Ale kto wiedział, że te kryzys mają same mądre. Nie no, dobra, na razie może nie. Wow. Widzę oczy. Strzelają do mnie. No panie, ciemno tu jest, gdzie mam iść? Tu? Tam ktoś do mnie strzela, tu jest... O, siema. Oj. Kurde, bele silne te olbrzymy są niestety. Dobra, nie będę się na razie przejmował. Mam nadzieję, że znajdę zaraz jakieś ognisko. Wszystko będę rozwalał. I tu też przyznaję się bez bicia, że żeby się dostać tutaj, to musiałem sprawdzić w necie. O, tam coś było. O, cholera. O, przeżyłem. Sprawdziłem w necie, że tam jest ta drabina, bo też w ogóle nie wiem, jak mi cudem jej nie zauważyłem, no ale mówi się trudno. O, tu jest jakaś przepa... O, siema. Dzień dobry. Aha. Czy jestem klerykiem? Otóż... nie? No. There's a fine stash of trip. I found it first. But, well, we're friends now. I'll split it with you. In any case, aha. Have a look. It'll shimmer you blind. okej, okay, jakiś dziwak. Nie wiem, czy nie powinienem go załatwić. Ale ma taką tarczę jak ja. Dobra, więc niech będzie, że... jesteśmy friendsami. Zepchnie mnie tam. Drań. Coś mi tu wiedziałem! Trzeba było go zabić. Kolegami jesteśmy, tak? Świnio. Masz przesranę.
No niech no, ja cię dorwę. Wiedziałem, że, ten, że coś mi nie pasuje z tym burakiem prostakiem. Ale dobra, zbierzemy sobie też duszę tutaj. Zanim coś przyjdzie mnie zajrzeć. O, latarnia czaszki. Nic do mnie chyba nie idzie. Światło, ja pierdzielę. Nastała jasność. Cześć dziewczynko. To jest ta babeczka, co tam była wcześniej. A cię uratować? Dobra, czy muszę znaleźć tych dwóch pustych, o których ona mówi? O! O kurde. Dobra, panowie, najpierw tarcza. A potem łomot. Jaki ode mnie dostaniecie. Normalnie aż mi prawie was żal. Z tym, że niekoniecznie. No i proszę tutaj. Żreć gruz. Siama, nie żyją. Regeneracja. Fajnie, tego, że czary to mi są mało potrzebne. Ale znalazłem latarnię, więc spoko. Czy ja tam powinienem iść? To jest takie zasadnicze pytanie, bardzo ważne. Tutaj też. O, tu jest wejście do góry? Tam skąd ten drań mnie zepchnął? Może on tam jeszcze jest? Zaraz go dorwę i mu go poczęstuję orężem. No nie, tu nic nie ma. O, co to było? Ło, co to za robactwo? Ja pierdzielę. Ale wolałem to potraktować dwuręcznym ciosem, bo przynajmniej była większa szansa, że to zabije takim ciosem. Tak zresztą też się stało. Dobra, czyli tam mnie stamtąd zepchnął, tam jest to światełko, dobra. Czy ja z tą babeczką mogę porozmawiać, nie wiem, halo, eskortować cię gdzieś, czy chcesz tu siedzieć? Aha, nie, ona jest mi wdzięczna, no, no i spoko, dobra, niech sobie będzie wdzięczna. Ojojoj. Dobra. Lecimy. On będzie znaleźć jakieś ognisko, to wtedy użyję sobie tego całego właśnie światła i będę mógł wtedy, albo nie, ja po prostu przyjdę tu od góry znowu. O kurczę. Albo ewentualnie tu przyjdę znowu. To sobie będę mógł tam przeskoczyć te półeczki, wow, o których mówiłem wcześniej. Kubaniec, no. Myślę, że bez tej latarni bym sobie też poradził, aczkolwiek na pewno szłoby mi to nieco gorzej. Więc dobrze, że ją znalazłem. Oczywiście to moja wina generalnie, że nie pomyślałem o tym wcześniej i sobie nie przygotowałem zaklęcia światła, które specjalnie na tą okazję kupiłem. No ale to już inna kwestia. W prawo czy w lewo? Tu jest jakaś dziura. Tam jest jakiś szkielet i całkiem spore te jego strzały. Kurde, dobra, tam idzie drugi szkielet. Może tego drugiego szkieleta jakoś dopadnę. Idąc tędy na przykład. Ło. Co tu się dzieje? Jejku, w ogóle to jest ogromny jakiś szkielet. Proszę przestać do mnie strzelać. Po drabinie, tak? No dobra, to jedziemy po drabinie. Zobaczymy, dokąd dotrę. Trochę tu ciemno, więc możliwe, że źle robię, że idę do góry. Definitywnie źle. O, ja tam byłem. Aha, to jest to miejsce, gdzie zrobiłem kółeczko takie. To jest to miejsce, gdzie wcześniej myślałem, że mogę skoczyć może. Nie, tak chciałem, tak chciałem, o. O, mi buta zasadził. Ajajajaj. A to jest faniaczek.
blady, jakiś odporny. Proszę umrzeć mi tu, o, dziękuję. A nie, myślałem, że chwilę, że nie umarł. Dobra. Tu gdzieś jeszcze, tu jest, aha, jeszcze coś. To jakaś drabinka, tak, te drabinki są tu skitrane w takich głupich miejscach. W ogóle mi się to nie podoba. Oko śmierci. Na cholerę mi oko śmierci. Tego nie używam przecież. No nieważne. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze wyżej. W takim razie może teraz zrobię kółko i wrócę. Aczkolwiek no to było trochę lipa, bo mam jeszcze przecież tam na dole parę miejsc nie zwiedziłem, więc będę musiał i tak tam pójść. Dobra, gdzie ja jestem? Otóż nie mam pojęcia, ale to nic. Tak, zrobiłem kółko, bo tam zacząłem tutaj, o. Ha! No ale dobra, powiedzmy, że mam przynajmniej teraz latarnię i mogę coś sobie obejrzeć w okolicy. Może ten typek tutaj gdzieś jest, to go zaraz... Zaraz mu podziękuję za to, że mnie tam zepchnął na dół. Kurde, no nie o to mi chodziło. No dobra, spoko, działem go. Może sobie oświetlmy drogę. Więcej dusz, tutaj nic, tu nic, tutaj. No, nie wiem, teoretycznie bym mógł nam zaskoczyć, ale po co, skoro mogę jeszcze tutaj pójść. No ale tam jest coś, co minąłem najwyraźniej. Dołu do mnie strzela, brzydal. Gdzie on tam jest? Tam gdzieś w ciemności. Dobra, na bank nie będę do niego teraz tam skakał, bo tu jest ryzyko. O, tu kolejny ktoś do mnie strzela w ciemności. O! No spadłem. Nie fart, no. I to zaraz? I co, myślisz, że bliźniaczym człowieczeństwem mnie przekupisz? Że byłeś wobec mnie dupkiem i ja ci teraz tutaj wybaczę, bo powiesz o sorry. Guzik mnie to obchodzi, żryj! Dupku, masz za swoje. Jeszcze sobie pod co ja takiego zrobiłem, tak? Dawaj półksiężycowy topór, będę nim walczył. Drań, śmierdziel. I tu będzie, kurde, jakieś numery wykręcał, co jest tutaj? Nic. Ale tu jest białe światło za to, czyli... Oj, 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 co to? Nie podoba mi się. Ojejku. Kurde, odporne skumaństwo. Dobra, przynajmniej białe światło, ale najpierw chciałbym znaleźć jakieś ognisko, żeby tutaj znowu nie biec takiego kawałka. Pytanie tylko, czy jakieś ognisko znajdę. Dusz nie, o to nie wygląda raczej na przepaść. Dobra, dojdziemy przez białe światło. Trudno się mówi. Dobra, powinniśmy chyba kończyć za chwilę nagrywanko. A to nie jest boss. Dobra, to spoko. O kurde, co się stało? Z dwóch stron mnie dziabnęli. Teraz gdzieś się nie pamiętam już ile nagrywam. Wydaje mi się, że 15 minut minęło, ale głowy nie dam. Ale ponieważ odrodzę się przy ognisku, to pomijając... Aha, to jest to ognisko. No dobra, ono nie jest ulepszone. Dobra, pierwsze co, to dostrojenie magii. Światło, co prawda tylko 3 użycia, ale to jest zawsze coś, a to nie działa tylko 5 minut, więc luzik. Dobra, myślę, że to jest dobry układ. A przywrócę sobie też człowieczeństwo, co mi tam szkodzi. Trochę tego mam. Dobra. Dawaj, odwróć pustkę. No i co, myślę, że nie ma sensu tutaj, żebym teraz ten kawał z wami biegł, bo to będzie po prostu mega nudne i czasochłonne. No więc po prostu spotkamy się w tym miejscu, gdzie przed chwilą byłem. A was już będę żegnał, tak więc trzymajcie się i do następnego. Do zobaczenia w tym miejscu, gdzie przed chwilą zginąłem mniej więcej, mam nadzieję. Trzymajcie się i hej!